jak prawidłowo mierzyć ciśnienie. To jest bardzo ważne, żeby ta wartość ciśnienia tętniczego nie była wyższa niż... A to mi się wydawało, że to 120 na 70 to już jest takie jak żonaty wróbel i powinnam umrzeć. Nie każdy ciśnieniomierz ma akredytację do wiarygodnego pomiaru ciśnienia tętniczego. Czyli nie tutaj. Dokładnie. Tylko wyżej. Co zrobić, kiedy to ciśnienie tak skacze? Nie, on jest taki przystojny, że mi zawsze rośnie ciśnienie. Jeżeli wystąpi w sercu, to grozi nam ostry zawał serca. I to ciśnienie, pani redaktor, jest ciut za wysokie. Mam dla was prezent. 10 ciśnieniomierzy. I mamy naszą panią doktor na planie. Wasza ukochana z setką, kilkoma set tysiącami wyświetleń nasz poprzedni temat. Pani doktor Aleksandra Gąsecka, dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Słuchajcie, mamy dzisiaj temat, który obiecałyśmy w ostatnim spotkaniu. Ale ten temat jest realizowany dopiero teraz i dzisiaj, bo mamy ku temu specjalną okazję. Bo jak obie wiemy, maj jest okrzyknięty na całym świecie przez Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego miesiącem mierzenia ciśnienia na całym świecie. To jest miesiąc, w którym zwracamy uwagę na to, żeby to ciśnienie mierzyć regularnie, żeby przyjmować odpowiednie leki i tak dalej, i tak dalej. I mamy też w Polsce kampanię, którą my wspieramy też od kilku lat. To jest kampania pod tytułem Bo ja tak mówię, a dzisiaj, a my tak powiemy, to tak macie robić, to jakby, bo ja tak mówię, to właściwie głównie pani doktor powie. Kampania również ma wspierać to, żebyśmy w maju zwrócili uwagę na to ciśnienie, nie lekceważyli tego. I dlatego spotykamy się dopiero dzisiaj. Bo gadałyśmy sobie po naszym ostatnim spotkaniu i kochana pani doktorka mi powiedziała, że my robimy dużo błędów przy domowym pomiarze ciśnienia. Dokładnie tak jest. To może zacznijmy od tego, od takiego wprowadzenia i osadzenia nas w tym, bo ja nie jestem pewna, czy my do końca wiemy, co nam pokazuje powszechnie zmiany znany pomiar ciśnienia krwi, liczba łamane liczba, co oznaczają te liczby, ta mniejsza i ta większa i jakie są obecnie normy po 50 roku życia. Oddaję pani głos. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, te liczby to są dwie wartości. Wartość ciśnienia tętniczego skurczowego oraz rozkurczowego. Czyli ta wyższa to jest zawsze skurczowe i ona jest podawana jako pierwsza. Czyli ciśnienie, jakie wywiera krew, mówiąc krótko, wypływając z naszego serca. Czyli pompowana na zewnątrz. Dokładnie, w trakcie skurczu naszego serca. I nasze serce ma też fazę rozkurczu, czyli ono się kurczy i tak, rozkurcza całe nasze życie, dokładnie. Tak. I ta niższa wartość to jest to ciśnienie właśnie w rozkurczu, czyli w tej fazie jakby rozluźnienia mięśnia serca. Dlaczego to w ogóle jest ważne? Diabli tam jak się kurczy i rozkurcza. Po co to mierzyć? Dokładnie. No jest to o tyle ważne, że jeżeli ta wartość jest za wysoka, to jest to bardzo niekorzystne dla naszego przede wszystkim śródbłonka naczyń. Bo mogą sobie państwo wyobrazić, że jeżeli to serce wypompowuje krew pod jakimś tam ciśnieniem, tak, jak ono jest prawidłowe, zaraz powiemy jakie to jest prawidłowe, tak, no to pan licho, jakie tam by nie było. Ale jak to się robi za wysokie, no to ta siła, z jaką krew jakby napiera na nasz śródbłonek, tak, czyli taka siła ścinająca mówimy, ona jest wysoka i to jest dla naszego śródbłonka szkodliwe. Dlaczego? Dlatego, że te komórki, które tam wyściełają ścianę naczyń krwionośnych, są w ten sposób uszkodzone. To tak jakby obrazowo można powiedzieć, jakby państwo na przykład wycierali jakąś powierzchnię, delikatną powierzchnię. Sobie państwo wyobrażą śródbłonek jako taką delikatną powierzchnię. Porcelanę taką delikatną. Na przykład porcelanę albo coś takiego jeszcze łagodniejszego. Na przykład jakieś takie ciastko. Jak państwo je tak sobie dotkną go w taki delikatny sposób, no to nic się nie wydarzy. Jak państwo od razu przyłożą, no to wszystko się rozpadnie. I to samo się dzieje, już mówiąc tak obrazowo, czy to porcelana, czy to ciastko, czy co by to nie było, z naszym śródbłonkiem. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby ta wartość ciśnienia tętniczego nie była wyższa niż 130 mm słupa rtęci dla ciśnienia skurczowego i 80 dla rozkurczowego. Czyli 130 na 80 to jest wartość ciśnienia tętniczego zalecana dla nas tu wszystkich, jak siedzimy, ale tak naprawdę to w wytycznych mówimy, że taka optymalna wartość to jest poniżej 120 na 70.
A to mi się wydawało, że to 120 na 70 to już jest takie jak żonaty wróbel i powinnam umrzeć, a to się okazuje, że teraz to się okazuje, że to jest norma. Dokładnie. Tak naprawdę to często pacjenci pytają, przychodzą i mówią, że mają niskie ciśnienie. Na przykład rzędu 110-100 na 60. I pytają, co mają robić. I proszę Państwa, odpowiedź brzmi, jeżeli Państwo się z tym ciśnieniem niskim dobrze czują, to świetnie, to nic nie robić, cieszyć się, że tak nas genetyka wyposażyła w takie znakomite parametry naszego ciśnienia tętniczego. Ponieważ tak naprawdę... Dopóki nie daje nam to dolegliwości, dokładnie, bo też ja pamiętam i słyszałam, że to poradzenie sobie ze skutkami zbyt niskiego ciśnienia, czyli kiedy już mamy omdlenia, kiedy już mamy taką ortostatyczną na przykład rano słabość, że wcale nie jest takie proste i musimy o tym zrobić program. I to będzie kolejny temat, bo właśnie już nie chciałabym tu wchodzić w to niedociśnienie, bo to jest rzeczywiście ale musimy rzeka, to zrobić. Wiele z nas Pandory ma. I bardzo trudny temat, zarówno szczególnie u osób starszych i u osób już leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego. To już, kochana, że tak powiem, wyłączam cię na ten temat. Dobrze? I wróćmy na razie do nadciśnienia. Czyli już wiemy, dlaczego nam to grozi, tak. A teraz pytanie... Czym nam to grozi? No bo jeżeli ten nabłonek, o którym pani doktor mówi, zostanie uszkodzony i w tych rurach naszych płynie za wysoka krew, to jakie my możemy mieć z tego tytułu problemy zdrowotne, czyli objawy, czy dolegliwości? To jest znakomite pytanie. Dziękuję. Bo rzeczywiście ten śródbłonek, jak Państwo wiedzą, on jest wszędzie. Czyli tak. On jest właściwie w każdym naszym naczyniu krwionośnym. On będzie w sercu, on będzie w mózgu, w tętnicach obwodowych, czyli w tętnicach na przykład nóg. Jeżeli my ten śródbłonek uszkodzimy, no to czeka nas, znana nam wszystkim ta enigmatyczny termin, tak zwanej miażdżycy. Czyli będą nam się tworzyły blaszki miażdżycowe, w tym śródbłonku uszkodzonym będzie się odkładał cholesterol, jeszcze jak mamy go dużo, to nie daj Boże, a jeszcze jak dojdą nam inne czynniki... A ja dzisiaj będę dodawała żółtka do szczawiowej, ale podobno już w nauce teraz nie jest szkodliwe. Teraz mówi się... To już w ogóle jeszcze inny temat o cholesterolu. Kolejny temat, dobrze. Zenocujesz to u nas. Dokładnie. Natomiast rzeczywiście wszystko z umiarem, więc jakby z pewnością te żółtka w szczawiowej z umiarem nam nie zaszkodzi. Raz na miesiąc nie zaszkodzi. Dokładnie. Dobra, co nam grozi zatem, jak już to się miażdżyca, czyli te blaszki się poodkładają? Uszkadzają nasze naczynia. I teraz tak. Po pierwsze, możemy mieć w zależności od tego, gdzie ta miażdżyca wystąpi, różne manifestacje. Jeżeli wystąpi w sercu, to grozi nam ostry zawał serca. Bo ta miażdżyca będzie narastała, aż w końcu nam kompletnie zatka naczynie, albo światło taka blaszka może pęknąć. No i jak Państwo sobie wyobrażą, jak naczynie się zatka, no to krew nie dopływa dalej. A jak coś jest niedokrwione, to jest wtedy zawał. Uwaga, może być zawał serca, zawał nerki, zawał płuca. Mózgu? I zawał mózgu, który nazywamy udarem. I do tego chciałabym szczególnie nawiązać, bo rzeczywiście u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, a szczególnie tak jak pani redaktor wspominała wcześniej, z takimi nagłymi zmianami ciśnienia. Co zrobić, kiedy to ciśnienie tak skacze? Bo właśnie te nagłe skoki są szczególnie groźne, jeżeli one są do bardzo wysokich wartości, takich wartości powyżej 180 mm subartenci, bo to grozi nam udarem niedokrwiennym mózgu. I to jest najważniejsze powikłanie tak naprawdę nadciśnienia tętniczego, oprócz oczywiście innych, czyli tego zawału serca i zawału właśnie innych narządów, o których pani mówiła. A wylew do mózgu, czy to jest to samo co udar? To jest też zwane udarem, ale udarem z kolei krwotocznym. I to też rzeczywiście, bardzo dobrze, że o tym mówimy, jest troszkę inny mechanizm, bo może być tak, że miażdżyca oczywiście i skok ciśnienia grozi udarem niedokrwiennym, ale z drugiej strony taki nagły skok może spowodować, że jakieś naczynie nam w mózgu pęknie zwyczajnie. I to jest krwotoczne. I to jest udar krwotoczny. Ja mam dobrą wiadomość, pani doktor, i wy też, kochani moi widzowie. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie z dwoma ratownikami medycznymi, którzy nam powiedzą o objawach niepokojących, wskazujących na udar. Więc temat udaru i wylewu z ratownikami w przyszłym tygodniu masz odrobiony. W tej sprawie nie musisz do nas jechać, kochana. Bardzo. Jestem pewna, że ratownicy sobie znakomicie poradzą. Tak, mamy... To jest strasznie ważny temat. Tak, szczególnie pod kątem objawów, także proszę ich przemaglować pod tym. Tak jest, oni są znakomici, prowadzą szkolenia, są wykładowcami na ratownictwie medycznym, więc są po prostu super. W przyszłym tygodniu będzie... Jeszcze przystojni. Jak to ratownicy. Jak to ratownicy. Dobrze, kończmy już, nie idźmy w tą stronę.
A teraz przystąpmy za tym, czyli już wiemy, czym nam to grozi. Wiemy, o co chodzi z tym ciśnieniem. I teraz tak, mamy na przykład takie opaski pomiarowe w zegarku do mierzenia ciśnienia. Mhm. One podają taki, powiedziałabym, obraz stałego monitoringu przybliżony. Przybliżony, dokładnie. Tak, i tutaj jakby chodzi o to, żebyśmy tylko mieli obraz. Natomiast powinniśmy mierzyć ciśnienie takim dosyć precyzyjnym ciśnieniomierzem w domu. Dokładnie. Przechodzimy do zasadniczej części naszej rozmowy. Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie? Ja mam, to jest mój. Bardzo dobry. Taki ciśnienie. Dobry nawet. Dobry. I teraz tak. Proszę bardzo, po kolei. Mam taki tutaj ten aparacik. Proszę, pani doktor. Mam rękaw. Bardzo lubię ten rękaw, zaraz się okaże dlaczego. I czy mi jest coś więcej potrzebne? Nie. Czyli to mogę odstawić. I teraz, dobra, kochana, uczysz mnie po kolei prawidłowo. Nic nie będę robić, żebym niczego tam złego nie zrobił. Dobrze. Przede wszystkim trzeba połączyć kabelki, ale nasz ciśnieniomierz zwykle oczywiście już domowy będzie miał to zrobione. Proszę Państwa, ważny jest... On jest na baterię, więc nie musi być tego. Tak, jeden aspekt. Tak naprawdę na stronie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego jest taka lista akredytowanych ciśnieniomierzy. I na tej liście, akurat Omron jest firmą bardzo dobrą, która jest na tej liście akredytowanych ciśnieniomierzy, ponieważ warto wiedzieć, że nie każdy ciśnieniomierz ma akredytację do wiarygodnego pomiaru ciśnienia tętniczego. Taka lista jest ogólnodostępna. Czy ja mam dobry? Bardzo dobry. Można sobie to wyszukać i proszę na to uważać. Te opaski, o których pani redaktor mówiła, ja też jestem fanką w ogóle... Smartwatcha. Smartwatcha to jest taki Garmin bardziej sportowy zegarek, który mi też pokazuje moje tętno i bardzo lubię tam... Grzebać i tam się tym bawić. Natomiast proszę pamiętać, że na przykład do wykrywania zarówno podwyższonego ciśnienia, jak i arytmii, te urządzenia muszą mieć specjalne akredytacje. Mój nie ma, więc trzeba wiedzieć, że nie każde urządzenie... No bo to mamy takie Omrony na przykład. Dokładnie. Możemy do tego wykorzystać, więc to jest pierwszy punkt. Po drugie, jeżeli chodzi właśnie o pomiary ciśnienia tętniczego, to jest niezwykle ważny aspekt, bo tak, po pierwsze, i te błędy oczywiście omówię, które najczęściej popełniamy, my często wpadamy do lekarza, ziajani, gdzieś tam się spóźniliśmy, tak jak ja dzisiaj do studia i mierzymy sobie od razu... Ja mam u doktora Tomaszewskiego, którego pozdrawiam zawsze za wysokie ciśnienie, ja normalnie nie mam. No bo to jest w ogóle jeszcze inny temat, tego nadciśnienia tętniczego białego fartucha, czy tam innego fartucha. Nie, on jest taki przystojny, że mi zawsze rośnie ciśnienie, Michał. To nie chodzi o fartuch. Nie, bynajmniej. Może bez fartucha. Tak. Natomiast generalnie chodzi o to, żebyśmy co najmniej przez 3 minuty posiedzieli w cichym, spokojnym pomieszczeniu. Posiedzieli, czyli nie w poczekalni, nie chodzili w kółko, tylko dali sobie te 3 minuty spokoju, zanim w ogóle... A w domu nie odrywali się od prac ogródkowych i nie rzucali się do mierzenia ciśnienia, tak? Dokładnie, tylko to samo. Tylko robili to w takim momencie, kiedy jesteśmy wyciszeni, nie stresujmy się tym i na pewno nie róbmy tego gdzieś tam w biegu, w przerwie między stresującymi zajęciami. Czyli spokój. Spokojny moment. I teraz tak, to co jest kolejna bardzo ważna rzecz. Nasza ręka powinna być oparta, także pani redaktor sobie tę rękę może oprzeć. Czy mam zatrzeć rękaw od tak, razu? Oczywiście, bo to można wiadomo, że rękaw. Dzisiaj mam taki specjalnie ten rozciągliwy, żeby można było zatrzeć. Pani redaktor przygotowana, czyli tak, opieramy rękę, tak, żebyśmy nie trzymali jej w napięciu. Czyli to nie ma być tak, że my sobie swobodnie gdzieś sobie, tam... Tak jak nie wolno się podpierać przy stole, to właśnie tak robimy. Tak, ale też nie podpieramy się w sensie na tej ręce, tylko po prostu ją sobie tak spokojnie, delikatnie kładziemy. Mhm. To jest jedna rzecz. Ważne, żeby wysokość tego czujnika, tego mankietu była na wysokości serca, tak? Czyli... A, czyli nie tutaj. Dokładnie. Tylko wyżej. Wyżej i żeby ta ręka też była oparta tu, a nie na przykład wisiała nam gdzieś tam, czy gdzieś tam na przykład mierzymy ciśnienie z podniesioną ręką, no nie wiem. To jakieś szaleństwo. Są różne pomysły, więc uczulam, żeby tak było. Następnie zakładamy mankiet. Ten mankiet ja strasznie lubię. On jest bardzo fajny rzeczywiście. Już go założę, o tutaj, na wysokości ręki. Jeszcze bardziej muszę, do tego to już żeby uciąć chyba, dobra? Już o, jest, świetnie. Dobra? I teraz tak, czyli troszeczkę powyżej stawu łokciowego. I teraz to, co jest ważne, zamykamy, no ten mankiet nam się bardzo automatycznie ładnie zamknie i robimy tak, żeby ten kabel był mniej więcej w miejscu, gdzie jest sternica ramienna, czyli z przodu ramienia. To jest ważne,
nie kręcić nim. Żeby tak naprawdę moglibyśmy nawet jeszcze troszkę bardziej przyśrodkowo go tutaj przesunąć w ten sposób, czyli na takiej bardziej wewnętrznej części ramienia, ale na pewno nie z tyłu, na pewno nie gdzieś tam z boku. Czyli tak i niekoniecznie po środku. Zobaczcie, dziewczyny, piszcie, czy wiedziałyście o tym, że to powinno być przesunięte w kierunku wewnętrznej części przedramienia lekko. Tak, dlatego, że taka jest anatomia tętnicy ramiennej, że ona sobie tutaj schodzi i tutaj przechodzi właśnie... I to nie chodzi o miejsce, gdzie tam krew pobierają, tylko o zupełnie inne. Dokładnie, bo tu jest tętnica ramienna i ona tutaj sobie dalej biegnie w przedramieniu i dzieli się na dwie tętnice, promieniową i łokciową. I pani mi tak jeszcze raz zrobi, to takie miłe było. O. No teraz mam nadzieję, że pani redaktor zrelaksowałam. Oczywiście. I będziemy mogły przystąpić do pomiaru. Jak kwiat lotosu jestem. Także pomiar polega na tym, jest to banalne. Naciskamy przycisk start. Si. Naciskamy, spokojnie oddychamy i ważne, nie rozmawiamy w trakcie pomiaru. To znaczy ja mogę rozmawiać, a pani redaktor nie może. I czekamy. To jest aparat automatyczny, więc on napompuje do wysokości o około 20 mm słupa rtęci wyższej niż spodziewane ciśnienie, czyli on już wyczuwa mniej więcej, jakie jest to ciśnienie skurczowe. No i spokojnie, nadal nie rozmawiamy. Czekamy sobie, myślę jako lekarz, a chwilę przerwy, czy też jak państwo mają chwilę przerwy i patrzą sobie na to ciśnienie. I to ciśnienie, pani redaktor, jest ciut za wysokie. Wyszło 142 na 100, ale to bardzo rzadki u mnie pomiar jest. I to świetnie, że tak wyszło, bo zaraz przejdziemy do tego, co w oparciu o to powinniśmy zrobić. Czyli tak, mamy taki wynik, mamy tętność 76. Ale puls mam spokojny, 76. Puls jest świetny. Ja mam 82. To się bardziej stresuje niż pani redaktor. Ja nie takiego wyniku nie miałam. Nie więc wiem. Jest taki wynik. I teraz proszę państwa, jednorazowy wynik do niczego nas nie zobowiązuje. My jako lekarze powinniśmy w tym momencie, czy państwo jako osoby mierzące sobie w domku ciśnienie, na spokojnie za kilka minut ten pomiar powtórzyć. Okay. I wziąć średnią z tych dwóch pomiarów. I teraz, jeżeli ta średnia będzie powyżej 140 na 90, ale nie podczas jednej wizyty, tylko podczas, czy też podczas jednego pomiaru, podczas, mówi się dwóch. Więc jeżeli na przykład pójdą państwo do lekarza, jest taki pomiar, dwa razy powyżej 140 na 90 i podczas kolejnej wizyty znowu, to dopiero wtedy rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze. Rozumiem. A jeżeli my w domu na przykład byśmy miały takie coś jak dzienniczek do zapisywania takich pomiarów? Do czego gorąco zachęcam. Bardzo, bardzo proste narzędzie i niesamowicie ułatwiające później współpracę z lekarzem. Prawda? Bardzo. Czy jeszcze są jakieś zalecenia czy błędy, jakie popełniamy przy mierzeniu ciśnienia? Na przykład, no już wiemy, że na spokojnie, że ręka swobodnie leży, że przesunięta ta jakby czujnik tego na tętnicę bardziej w prawo, a nie centralnie na środku, że kilka centymetrów od zgięcia łokciowego. Czy na przykład mamy się nawodnić, czy się mamy nie nawodnić, czy mamy normalnie być, czy jak to zrobić, bo na przykład możemy się opić wody jak bez opamiętania, bo my pijemy. Bardzo dobrze, ja też. Natomiast powinniśmy być w takim stanie naturalnym, czyli jak na co dzień pijemy te 2 litry wody dziennie. Czyli powiedzmy. Nie nawadniać się specjalnie, nie, bo na przykład absolutnie. Przed badaniem krwi laboratoryjnym należy się nawodnić. Dokładnie tak. Oj, do tego też bardzo zachęcam, jak najbardziej. Natomiast w ostatnim programie. O, no to super. Do badań innych tam z kontrastem tomografii, z kontrastem również też. Trzeba się nawodnić. Żeby a tutaj nie musimy jakoś specjalnie o to absolutnie dbać. Nie, ale też proszę, żeby nie było w drugą stronę, czyli żebyśmy nie były odwodnione, nie mierzyły tego ciśnienia, które wtedy będzie bardzo niskie. Bo i znowu nam zafałszuje wynik. Zafałszuje, czyli taki normalny stan. To, co jest też bardzo ważne, to jeżeli lekarz prosi państwa o pomiary codzienne, to często drugim błędem są pomiary paradoksalnie zbyt częste. Takie histeryczne. Takie troszkę właśnie... Będę sobie mierzyć teraz nieustająco. I teraz tak, często pacjenci mówią tak, no ja sobie mierzę to ciśnienie tak co 2 godziny i ono jest coraz wyższe. No bo oczywiście, że jest coraz wyższe, bo to jest takie błędne koło, że... Denerwujemy się, że jest wysokie, to ono jest coraz wyższe. Jest coraz wyższe i w tym momencie to jest zupełnie niewiarygodne, czyli normalna aktywność, normalne nawodnienie i te pomiary na przykład rano i wieczorem w takim spokojnym pomieszczeniu, w trakcie odpoczynku i jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałyśmy. Za pierwszym razem powinniśmy wykonać to ciśnienie, czy też lekarz powinien je wykonać na 2 rękach, na prawej i na lewej.
Dlatego, że może być tak, że na przykład mamy jakiś... Dawaj. Dobrze. Problem... Może tu będę zdrowa. ...naczyniowy i na przykład mamy zwężenie tętnicy podobojczykowej po jednej stronie. Może tak być, ale nie musi. No albo z jakiegoś innego powodu możemy mieć tak, że na jednej ręce to ciśnienie jest... Znowu przesunięte wyższe. W kierunku... Przyśrodkowym, czyli środka ciała. Tak, dobra. Ja mam więc swobodnie. Proszę. Zaraz będziemy mierzyć, ja sobie będę mówić i tutaj proszę, mierzymy. Ja nie mówię. I w związku z tym później już mierzymy zawsze to ciśnienie na tej ręce, na które ono było wyższe. No tak. Żebyśmy miały no, jasność i odnosiły się do tego wyższego ciśnienia. Tak naprawdę ono powinno być porównywalne i myślę, że tak u nas będzie. Natomiast proszę o tym pamiętać, że warto raz w życiu na początku taki pomiar wykonać. Tak. A jeżeli jest ono różne, to zawsze wyższą. O, i tu pani redaktor na ręce prawej ciśnienie tętnicze wynosi to jest, 125 jest moje. Na 90. Dużo bardziej moje. Nawet mam na 80 zwykle. I teraz codziennie. Może być też tak, że nasza rozmowa już minęło parę minut i to ciśnienie spadło, więc teraz gdybyśmy sobie wzięły średnią... Nie no, ja tu w ogóle jestem w emocjach prowadząc program na żywo przez 3 godziny, no właśnie, więc myślę, że... To ono nie będzie spełniało kryteriów rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Dlatego ważny jest ten pomiar na jednej i na drugiej ręce. Zawsze potem na tej, na której było wyższe, czyli tutaj bym zalecała na lewej. I dopiero kiedy dwa będą powyżej tej wartości rozpoznania podczas dwóch wizyt, to wtedy możemy... Lub dwóch pomiarów. Wtedy się może... Nawet dwóch wizyt, bo podczas jednej wizyty robimy dwa pomiary i nadal nie rozpoznajemy nadciśnienia. Dopiero kiedy pani do mnie wróci podczas kolejnego spotkania i nadal będzie podwyższony, to dopiero wtedy możemy rozpoznać. Także proszę też się tym nie stresować nadmiernie, takim jednorazowym wykonanym gdzieś tam w emocjach, tak, podwyższonym ciśnieniem. No. No właśnie, ja się tym w ogóle nie zestresowałam, ponieważ mierzę sobie regularnie ciśnienie, oprócz tego mam tego smartwatcha, który też mierzy, więc mam ten monitoring. I ja osoba, pomimo tego, że jestem osobą niestety obarczoną tendencją do nadwagi, chociaż już jest coraz lepiej, raczej jestem w kierunku tego niższego ciśnienia. Ty mnie natura obdarzyła, więc u mnie taki incydent to jest kompletnie jakiś emocjonalny, stresowy bym powiedziała, dlatego jestem zupełnie o to spokojna, ale będę monitorować. Czyli już wiemy, co robić, czego unikać przy pomiarze ciśnienia. Dobry ciśnieniomierz, czyli warto zweryfikować ten, który mamy na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, nadciśnienia tętniczego. Po stronie Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Tak. Tam są certyfikowane ciśnieniomierze. Marka Omron ma ten ciśnieniomierz naprawdę przyzwoity, bo ja powiem od razu jeszcze, z jakich ja jego cech korzystam. Po pierwsze, jest to ciśnieniomierz, który ma zapis dla dwóch osób. Więc mamy zapis w pamięci dla dwóch osób tych parametrów. Po drugie, ma ten fajny, taki usztywniony rękaw. I to, co ja też lubię, to ma też pomiar zaburzeń rytmu serca. Bardzo ważne, dokładnie. No właśnie, niech pani powie, czy te parametry naprawdę są ważne i czy warto o taki ciśnieniomierz właśnie zadbać? Zdecydowanie tak. To jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ten mankiet, proszę państwa, tutaj kolejny błąd, który wcześniej popełniamy, to jest dość duży mankiet. On, niezależnie czy mamy jakby, no można powiedzieć, szeroki czy wąski obwód ramienia, to on nam wystarczy i jest dostosowany do dużej rozpiętości, bo częstym też błędem jest mierzenie ciśnienia ciśnieniomierzem, który ma na przykład za wąski mankiet, czyli takim, który nam się nie spina i który my na siłę gdzieś tam ściągamy. Albo za luźno niedopięty, a ten się sam dopasuje do obwodu ramienia. Proszę na to uważać, bo te wartości takim ciśnieniomierzem zmierzone na przykład za małym są fałszywie za wysokie. Więc znowu, my nie mamy nadciśnienia. No tak, bo to za bardzo naciśnie. Dokładnie. Tętnica rozszaleje i tam się rozskurczy nam nie wiadomo jak. Dokładnie, ja widziałam też pacjentów, którzy na przykład czasami mierzą sobie trzymając, tak, żeby nie, bo jest już tak mały, że trzeba go trzymać. Świetnie. Proszę super państwa, proszę tak nie robić, to jest zupełnie niewiarygodny pomiar. Proszę, to jest strasznie ważne, wyposażyć się w wiarygodny aparat do pomiaru ciśnienia, bo tak naprawdę ta wartość to jest nasza prewencja przed udarem mózgu, zawałem serca, innymi powikłaniami. W związku z tym jasne, bardzo ważne, żebyśmy mieli to ciśnienie dobre. Ja mam dobrą wiadomość dla was, słuchajcie, ponieważ ja mam ten Omron i ten Omron używam rzeczywiście, mierząc i sobie, i bliskim ciśnienie i cały czas monitorując też smartwatchem.
bo to nigdy nie wiadomo, komu z brzega, jak mówiła moja babcia. Trzeba mieć to na uwadze. Czyli mamy wiedzę, mamy dobry sprzęt, mamy dzienniczek, nic tylko dbać o siebie. Pani doktor, bardzo dziękujemy, że pomimo różnych zawirowań pani do nas dotarła. Oczekujemy następnego spotkania o niedociśnieniu. Bardzo dziękuję.